pozdrowienia, bo i ja także wam przyłożę pozdrowienia z różnych społeczności z Podkarpackiej Grupy ze Śląska. Jak już tak się stało, że po prostu dzisiaj tu jestem z wami, myślę, że to sprawa Ducha Świętego, że skierował mnie, że przyjechałem tutaj do was, żeby uwielbić właśnie Ojca w niebie, Pana Jezusa i właśnie Ducha Świętego. No cóż, moi drodzy, chciałem się podzielić tym, co rzeczywiście cię dotknęło podczas tego głoszenia Słowa Bożego, uwielbiania. Dotknęło mnie to, że rzeczywiście był taki czas, w moim życiu, że powiedziałem Jezu ratuj. Był taki czas pokoju, spokoju. Jechałem do pracy do Wisły, budowałem tam świeci światłowodowe. I tak spokojnie słońce świeciło. Jechałem środkowym pasem i nagle po prostu w lusterku widziałem, że samochód zbliżał się z coraz większą szybkością i uderzył mi w tył. Mój samochód blisko żółkował i jedynie co rzeczywiście zdążyłem powiedzieć, to Jezu ratuj. Dzisiaj tu stoję z wami i uwielbiam właśnie Pana Jezusa, bo mnie uratował. Tak. Bo Jezus to cudowne imię. Myślę, że każdy z nas powinien go doświadczać i chcieć go doświadczać. Rzeczywiście tak to jest w życiu człowieka i w moim życiu było wiele zdarzeń, które przeżyłem z Panem Bogiem i też były zdarzenia, które przeżyłem bez Pana Boga, ale On zawsze był i zawsze, gdy zawołałem, to wyciągał swoją pomocną dłoń. I tak jest i dzisiaj, że Pan Jezus wyciąga pomocną dłoń dla każdego człowieka. I ważne, czy my chcemy także podać mu swoją dłoń. W psalmie 34 czytamy coś takiego, że skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który nim opiera swe nadzieje. No właśnie. Poprzez część mojego życia wiele razy mogłem opowiadać o Panu Jezusie, co zrobił w moim życiu, jak się w moim życiu pojawił. Myślę, że wiele osób mogłoby złożyć świadectwo Panu Jezusie, co zrobił w życiu każdego z was. Ale ja chciałem podzielić się czymś takim, co ten brat powiedział, co w księdze Hioba jest zapisane, że w pewnym momencie Hiob podczas wszystkich doświadczeniach stwierdził, że tak naprawdę widzi Pana twarzą w twarz. Może przeczytajmy, to jest zapisane w 42 rozdziale, 4, 5, 6 werset. Panie, Ty mnie wysłuchaj. Chcę się wypowiedzieć. Ciebie zapytam, a Ty mnie powiesz. Już wcześniej nauki o Tobie słyszało ucho moje, a teraz moje oko Ciebie samego ujrzało. Dlatego ganię siebie i jestem skruszony. Siebie za mógł i proch uznaję. Tak niedawno byłem też w takiej społeczności chrześcijańskiej, tak jak dzisiaj, bo to miałem taką potrzebę modlić się i uwielbiać Pana Boga, a także rozważać Słowo Boże, które gdzieś tam jest w moim sercu i jak te serce moje zmienia. Byłem w takiej społeczności, niedaleko tutaj do Grudka, nie czy znacie tą społeczność. I tam rzeczywiście mogłem sobie po prostu pochodzić po górach i także mieć taką sytuację z Panem Bogiem. Po prostu porozmawiać, pomodlić się, bo modlitwa, to wiecie, to po prostu rozmowa. Taka osobista rozmowa. I to bardzo jest fajnie, że rzeczywiście w pewnym momencie słyszymy głos Pana Boga, co Pan Bóg do nas mówi. A przede wszystkim trzeba przez swoje słowo. Dlatego warto te słowa też czytać, warto tak naprawdę też czytać je na głos. Ja to ostatnio robię i to pomaga. No cóż, skoro tu jestem, to chciałbym wam właśnie powiedzieć o tym imieniu. O tym imieniu, które gdzieś tam mnie uratowało, bo one ma moc. To jest imię ponad wszelkie imiona. Gdy jechałem tą autostradą, rzeczywiście powiedziałem Jezu ratuj, bo nic nie zdążyłbym powiedzieć.
Mój samochód naprawdę był tak zmiażdżony, inny samochód także uczestniczył w tym wypadku, że nikt nie podchodził do tego samochodu. Myśleli, że po prostu nie żyje. A ja po prostu przeżyłem. Nic nie miałem złamanego, wiedziałem tylko, że muszę się po prostu z tego samochodu wyciągać. I uklęknąłem i zacząłem chwalić Pana Boga, że jest wielkim Bogiem, że ten mój Pan Jezus mnie uratował z tego wypadku. I tak naprawdę nie wiedziałem po co. Dzisiaj wiem, żeby zwiastować o nim Ewangelię, o Jezusie, który właśnie jak gdzieś powiedziano, został zmiażdżony za moje grzechy, za nasze grzechy na krzyżu. To jest bardzo poważna sprawa. Ale także, że jak jest napisane w Dziejach Apostolskich, i w nikim innym nie ma zbawienia, bo nie ma pod niebem innego imienia danego ludziom, którym mogliśmy zostać wybawieni. To jest bardzo ważna sprawa. Czy tak naprawdę Pan Jezus zmartwychwstał w moim sercu? Bardzo często, codziennie praktycznie sobie zadaję te pytanie. Bo naprawdę byłem takim religijnym człowiekiem. Boga jak Hiob, znam zasłyszenia, mogłem się wspierać na wersety, różne rzeczy, ale tak naprawdę nie doświadczałem tego Pana Boga w życiu. Zagłuszałem go tym, co wiedziałem, tym, co robiłem, bo myślałem, że pracowałem też w takiej fundacji, w sposób uzależniony. Myślałem, że taka fajna sprawa. Ale właśnie tam bardzo mało osób pokładało i złożyło nadzieję Pana Jezusa. Przychodzili, żeby brać, tak? Chrześcijanie tam się realizowali jakieś naczynami, ale no, tak naprawdę jak mamy zapisane, ważne jest, aby położyć nadzieję w Panu Jezusie, to chyba liście do Efezjan zapisane i wy w nim wypołożyliście nadzieję, słyszeliście tą prawdę, Ewangelię zbawienia waszego i czy położyliście nadzieję? Na to pytanie myślę, że każdy chce odpowiedzieć. Ja o to na każdego dnia. Czy ja dzisiaj położę nadzieję Panu Jezusie, gdy idę do pracy, gdy po prostu spotykam się z problemami, tak? Gdy ludzie, z którymi współpracuję, po prostu oszukują i kłamią. Czy po prostu mogę ich przekonać, aby byli uczciwi, aby byli prawi, ale także, żeby poszukali swojego osobistego Zbawiciela. Bo życie z Jezusem to życie naprawdę w radości, mimo że przychodzą trudne doświadczenia. Słuchajcie, w tym wypadku kręgosłup mnie boli. Mam różne problemy z tym kręgosłupem i im dłużej te wypadki, jakieś bóle się pojawiają. Ale także spotkało mnie Boże zdrowienie. Gdy kiedyś tak po prostu na społeczności i te melodie mi pasowały, zacząłem po prostu Pana Boga chwalić po swojemu serca. Nie potrafiłem wytrzymać. Myślałem, że gdzieś pójdę jakoś fizykoterapeuty, aby mnie tam leczył, ale Pan Bóg mnie leczył. I przez 2 tygodnie naprawdę czułem się nowo narodzona, więc rzeczywiście warto się modlić, warto prosić Pana Boga o wszystko tak naprawdę. O te rzeczy małe, o te rzeczy duże. I gdy rzeczywiście zacząłem praktykować to w swoim życiu, to bardzo fajnie widzieć drugiego człowieka. Ja naprzeciwko, gdzie mieszkam, mam Elinę. I dziękuję Panu Bogu za każdy dzień cierpliwości. Lepsze te ludzi mogły. Inni sąsiedzi przestali pić, czytają Słowo Boże. Byłem ostatnio rodziny sąsiada i rzeczywiście tam kiedyś zwiastowałem Pana Jezusa. Ale tam sąsiad złożył nadzieję w Panu Jezusie. I on zmienia jego życie. I fajnie to obserwować, że to nie tyle co ja, ale Bóg robi zmiany w życiu. Dlatego pierwszy Kościół trwa w wspólnocie. I fajnie, że jesteś tutaj, tak? W modlitwach, w łamaniu chleba i w nauczaniach apostolskich. I Duch Święty pomnaża o wszystkich tych, którzy mieli mi zbawieni. I to zacząłem traktować bardzo poważnie. O tym chcę wam dzisiaj powiedzieć, żebyście, jak w tym psalmie, którym czytałem, żebyście skosztowali, jak dobry jest Pan, żebyście go doświadczyli każdego dnia. Tego wam życzę, bo być może tak jest, że go codziennie doświadczacie, ale życzę wam, żeby jak najwięcej łask na was wpływało, że tę łaskę, którą otrzymujecie, byście tylko skorzystywali tak naprawdę na 100%. Powinien to być kolejny dzień. Kolejna łaska. Bóg jest łaskawy. Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy gdzieś tam są zaginieni. Czy mogli usłyszeć o Panu Jezusie? Bo my usłyszeliśmy o naszym
osobisty Zbawiciel, ale ja kiedyś słyszałem. Gdy byłem bez nadziei, gdy gdzieś tam poszedłem w pole czy ciało, gdzie rodzina mi się rozsypała, gdy była przemoc i inne rzeczy, przyszedł Pan Jezus. Utulił mnie szczęście, łaską mi zbawił. Ale jest napisane, że Bóg przygotował nam dobre uczynki, żeby w nich chodzić, mówi to są uczynki takie, które Pan nam osobiście przygotował. Dlatego warto codziennie stawać przed Bożym liczbą i szukać tych uczynków, które Pan nam przygotował. Co mamy dzisiaj zrobić, tak? Jak wykorzystać ten czas? Jak stworzyć to z tej właśnie cennej łaski? Bo jest napisane, że pracy dużo, robotników mało. I kiedyś słuchałem takiego brata wykładu z 14 wersetu Łukasza, że tam było wesele, byli zaproszeni, się wymawiali. Po prostu zachęcam Was, abyście kosztowali, jak dobry jest Pan, abyście się nie wymawiali, abyście stawali z pytaniami, Panie Jezu, co bym dzisiaj zrobić dla Ciebie. No i cóż, to tak tyle. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami być. Może tak nieudolnie parę słów, ale chciałem Was zachęcić po prostu do wszystkich świadectwa z mojego życia. Ale cieszę się, że tutaj przyjechałem i jestem generalnie za Starąskiego, za Transmigrami jeszcze. Ale tam się przemył na Facebooku, tam widziałem zaproszenie, mówię, a pojadę. I cieszę się, że mogę się z Wami być i złożyć świadectwo, że także poznałem Pana Jezusa jako mojego osobistego Zbawiciela i tyle.